Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny film i kolejna drukarka u nas zawitała. Flying Bear wersja Ghost 4. Zanim Wam o niej opowiem, muzyczka i króciutki skrót z tego, jak ona powstawała. Zapraszam. Jak sami widzicie, drukarka przychodzi w wielu częściach, więc musicie przeznaczyć sobie tak godzinę, może dwie nawet, na zbudowanie jej. Ja oczywiście ten proces bardzo lubię, poznaję mechanikę kolejnej konstrukcji. I manual, ta instrukcja, jak to poskładać, to jest w postaci filmów. Widzieliście, posługiwałem się telefonem, skanujecie kod z instrukcji, którą już chyba wyrzuciłem. I wchodzicie na kanał YouTube'owy, gdzie jest cała playlist dotycząca Ghost 4 i po prostu sobie to budujecie. Jak będziecie mieli jakieś problemy, piszcie, to Wam pomogę. Cała konstrukcja jest metalowa, czyli podstawa, cztery narożniki i góra. I jest spięte, później to jeszcze wszystko z trzech stron, czyli boki i tył. Taką 3 mm pleksą czarną i to już Wam tworzy małą komorę. Dodam jeszcze oczywiście do tego sobie później drzwi tutaj z przodu i praktycznie będzie można zająć się drukiem ABS albo innymi filamentami, które są bardziej problematyczne dla drukarek otwartych. No i oczywiście tutaj jeszcze zostanie kwestia góry, nie? No bo nie da się tego tak zamknąć od tak, żeby no jeździ tutaj przecież ta karetka. Ale też coś wymyślę, zobaczymy, czy musi być zamknięta góra, no to wtedy musi tutaj powstać komora nad tym, czy też brak jak gdyby przewiewu na dole wydruku. Jestem ciekaw, naprawdę bardzo jestem ciekawy, czy jak to będzie miało wpływ na wydruki ABS-em. I co dalej? 255
na 210 na 210 to są wymiary pola roboczego. Mamy sporo zmian, bo to jest wersja taka poprawiona i tutaj może Was odeślę od razu też do linka na stronie, bodajże na AliExpress jest opisany dokładny, jak gdyby co zostało poprawione w stosunku poprzedniej wersji. Część rzeczy tam odchudzono, zmienione zostały elementy stalowe na aluminiowe, zostały zmienione wałki, 12 mm tutaj są stalowe wałki na osi Z. Jest tam sporo rzeczy, ale to sobie poczytacie, zobaczycie co i jak. Jest oczywiście duży wyświetlacz kolorowy. Zaraz do niego przejdę, bo też on działa naprawdę niesamowicie. Są oczywiście, jest z tyłu czujnik zakończenia braku filamentu. Tutaj ten malutki. Jest co? Jeszcze chciałem powiedzieć. No ekstruder jest tutaj, tak? Czyli macie tradycyjnego Bowdena. Jest oczywiście czujnik braku zasilania. Jest możliwość komunikacji po Wi-Fi, więc to fajna rzecz. Tutaj chyba z tych drukarek w większości nie mają tych funkcji. Znaczy nie ma łączności bezprzewodowej. Co jeszcze? Może przejdźmy do tego menu. Świetna sprawa, słuchajcie. To jest naprawdę petarda. Ja może tutaj posłużę się może telefonem. Będzie szybciej niż zmiana kamer. Dlaczego mówię, że to jest petarda? Świetne menu, które po prostu ma taką responsywność, słuchajcie. Dawno tak szybkiego menu nie widziałem. No, zobaczcie. Dobra, wejdźmy sobie na back. Tak to wygląda. A tutaj mamy opcję nagrzewania. No i w tym momencie wybieramy ABS PLA i zaczyna nam się nagrzewać. Tam na dole macie wykres temperaturowy, co się dzieje z łóżkiem, no z dyszą i z blatem. Dobra, na razie wejdźmy z powrotem. Przesuwanie, dajemy home i sobie drukarka parkuje i tam jest jeszcze ostatnia krańcówka osi Z. Odjechało i jedzie jeszcze raz, jest zaparkowane i wracamy dalej. Zmiana filamentu, dobrze. Tutaj narzędzia. Praca offline. Krańcówki możemy też poustawiać, zobaczcie. Teraz są wszystkie wciśnięte. Tutaj pozycjonowanie głowicy w tych czterech narożnikach, żeby ułatwić nam ustawianie. Wybór języka, jest 8 języków. Mamy jeszcze tak, tutaj ustawienia. I tutaj zobaczcie, to jest jedno z trzech. Tutaj nie ma nic. Tutaj możemy jeszcze wbić G-kody. Także, no jak sami widzicie, jak to działa, nie? Nie ma tutaj absolutnie jakichś lagów. Świetne menu. I w czasie samego druku też podaje dużo informacji, w którym miejscu jesteśmy, jaki czas, wszystko na temperaturach. Naprawdę niezłe menu. Jeszcze, co ważne, tutaj mamy nasz stół i ten stół myślę, że też już w kilku drukarkach gdzieś Wam pokazywałem, w sensie blatu, bo on jest taki jakby natryśnięty takimi kropeczkami. Jest to szkło,
Pod szkłem mamy aluminium. Jest też pianka, żeby... no ta taka pianka termiczna, nie? Jest tam ona przyklejona, jest jeszcze folia aluminiowa tam chyba z dwóch stron. No i tutaj mamy... Ja wydrukowałem dwa stateczki, tutaj 0,3, ale później puściłem jeszcze 0,2 mm, bo w większości sytuacji oczywiście drukuję taką warstwą. I jak sami widzicie, jest on naprawdę nieźle wydrukowany. Tutaj pod samą kabiną, zwróćcie uwagę, minimalnie ten filament tam się opuścił, więc jeszcze myślę, że z chłodzeniem będzie można podziałać, bo tutaj chłodzenie, no dalej ostrość. No dalej, łap. Tak to wygląda. Jakość jest naprawdę niezła. Tutaj nie ma się czego doczepić. Jeśli chodzi o schłodzenie, to tutaj mamy tylko w tym jednym miejscu, więc jest chłodzone to tylko z przodu, więc to ewidentnie jeszcze będzie można zmodyfikować. Także jak sami widzicie, drukarka jest fajnie zrobiona. Ja jestem bardzo ciekaw właśnie wydruku z innego typu filamentów. Jeszcze przejdę tylko do tego, co zostało z tego opakowania. Trochę śrub, trochę nakrętek i tak dalej. Tutaj jest tego sporo. I powiem wam, że to jest chyba pierwsza taka szpachelka, która jest naprawdę porządną szpachelką. Obcinaczki też są inne niż zwykle. Są troszeczkę bardziej porządne. Jest, słuchajcie, tak. Jest radiator. Jest blok i dysza i grzałka, druga. Jest mikroprzełącznik, są jakieś naciągacze. Jest czyścik do głowicy. To są rzeczy, które zostały. Jest jeszcze jedna rurka teflonowa. Przewód, jest karta USB, ponieważ tutaj czyta się z pełnowymiarowej karty. Więc generalnie, patrząc jak gdyby na ten zestaw, to myślę, że to jest najbogatszy zestaw, jaki tutaj we wszystkich tych moich drukarkach miałem. Naprawdę. To, co oczywiście zostało dostarczone przez producenta. Póki co, wczoraj to złożyłem, puściłem jeden wydruk tego Benchy. Za chwilę, dzisiaj puściłem jeszcze tego drugiego, 0,2. I no, na razie śmiga, nie? Teraz tradycyjnie dajcie mi parę dni, podrukuję kolejne testy z kolejnych filamentów, jakieś trudniejsze, mniejsze, większe i wrócimy do tematu. Póki co ode mnie naprawdę kciuk w górę. Przypomnę wam tylko jeszcze, że ja już jedną drukarkę z Flying Bear mam. Jest to drukarka na żywicę, utwardzoną światłem UV. Odeślę tutaj, gdzieś link się pokaże, żebyście zobaczyli tamtą drukarkę. Oczywiście mam ją do dzisiaj, śmiga ona, cały czas nie ma żadnych problemów z wydrukami. Dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Thank you.